którzy uświetlili naszą uroczystość. Witam członków Komitetu Honorowego z księdzem proboszczem Andrzejem Ramsem, Andrzejem Chraboszczem, starostą powiatu mieleckiego, z panem Stanisławem Barnatem, członkiem Rady Parafialnej, z panią Anną Kolisz, jednym z największych przedsiębiorców w gminie Mielec, oraz panią przewodniczącą Rady Gminy, który tu obok stoi, panią Magdaleną Banią. Proszę państwa, tenże komitet czuwał nad przebiegiem i nad przygotowaniem dzisiejszej uroczystości, a tak bezpośrednio uroczystości przygotowuje samorządowy ośrodek kultury. Pomimo, że dzisiaj może nie jest zbyt ładnie i zbyt ciepło, aura nas nie rozpieszcza, to mogę powiedzieć tak, że w czasie realizacji tej inwestycji było dobrze. Mieliśmy jak gdyby tutaj nagrodę od Pana Boga za to, czym się zajmujemy. Proszę państwa, było ładnie i udało się to wszystko zrealizować. Paręnaście miesięcy temu wspólnie z księdzem proboszczem Andrzejem Ramsem zastanawialiśmy się, jak upiększyć to miejsce, co zrobić, aby ono funkcjonowało, żyło i nie było po prostu tak, żeby nie wyglądało tak jak dotychczas, tak wcześniej. Proszę państwa, i zdecydowaliśmy się na rewitalizację kapliczki i miejsca nazywanego cmentarzem wojskowym, które po prawdzie tym cmentarzem wojskowym nigdy nie było, ale pełniło od co najmniej 20 lat rolę miejsca czci i pamięci ofiar I i II wojny światowej, poległych z gminy Mielec. To tutaj odbywały się uroczystości 3-majowe i 11 listopada. Tutaj mieszkańcy gminy dawali świadectwo pamięci, składając wiązanki kwiatów i paląc znicze. W powszechnej świadomości kapliczka wraz z przyległą działką stała się jakby miejscem pochówku bohaterów wojennych, choć po prawdzie było to miejsce symboliczne, bo bohaterowie ci spoczywają na cmentarzach i placach bitewnych całej Europy. Dzięki pomocy księdza proboszcza i przychylności jego ekscelencji biskupa Andrzeja Jerza oraz tarnowskiej kurii biskupiej udało się dopełnić formalności, przygotować dokumentację i wystąpić o dofinansowanie do programu rozwoju obszarów wiejskich. Proszę państwa, dzięki temu udało się zrealizować tą inwestycję, która nie tylko pozwala odpowiednio uczcić pamięć poległych, ale stanowi też dobre miejsce do spaceru i odpoczynku, jak tu widać za naszymi plecami. Jak dodatkowo jeszcze zwiększyliśmy jej funkcjonalność, o możliwość zaparkowania, nawrotu autobusów tutaj, co jest szczególnie ważne, by dowieźć dzieci do szkoły. Wszystko to udało się spiąć w zgrabny projekt autorstwa pana inżyniera Andrzeja Klechy i wykonać w firmie pana Dolota. Jeszcze tu na tym miejscu chciałbym podziękować nadbrygadierowi Romanowi Kołaczowi, bo strażacy nam tutaj ładnie poprzecinali, wypielęgnowali drzewa, tak żeby było ładnie i bezpiecznie. Dzięki zaangażowaniu i działalności księdza proboszcza na swoje miejsce wróciły odnowione tablice pamięci. To właśnie te tablice, proszę państwa. Ponadto na godne i reprezentacyjne miejsce zajął piękny krzyż misyjny. Ta inwestycja nie tylko zmieniła estetykę Chorzelowa, ale również i przede wszystkim, proszę państwa, stała się takim symbolem naszej pamięci i dbałości oraz naszej wdzięczności dla tych, co walczyli i pracowali dla Polski, którą odziedziczyliśmy. Ta pamięć wytkwiła w naszych sercach i stanowiła źródło wychowania i inspiracji dla młodego pokolenia, musi opierać się o odpowiedni przekaz. Źródłem tego przekazu były i są uroczystości w tym właśnie miejscu. Musi zatem ono należycie wyglądać, by nasi przodkowie byli godnie uhonorowani. Wierzę, że to będzie miejsce nowoczesnego patriotyzmu, miejsce współczesnej refleksji o Polsce i Polakach, że będzie ono żyło nie tylko 3 maja i 11 listopada, ale że ten śliczny plac wokół kapliczki zapełni się ziemią z miejsc walk o wolną Polskę. Po to zrobiliśmy te dwie ściany pamięci. Ziemią z miejsc walk, którą przywiozą nasze wycieczki gimnazjalistów, mieszkańców gminy. Chcielibyśmy, by to była żywa lekcja historii. Proszę państwa, z tego miejsca rozciąga się piękny widok na odnawiany
kościół w Chorzelowie, obok jest stadion, ośrodek kultury oraz zespół szkół, w którym lada dzień oddamy nowoczesną halę sportową. Tak powinny wyglądać centra naszych wsi. O dbałości gminy świadczy stan obiektów publicznych, szkół, remis, stadionów, ośrodków zdrowia, placów i parkingów. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Sporo miejsc już uzyskało godny wygląd, ale też i pracy przed nami dużo. Jutro spotkamy się na Święcie Strażaków w odnowionej remizie w Rydzowie. Wraz z tym obiektem odnowiliśmy remizę Woli Chorzelowskiej i budynki stadionów w Chrząstowie i Złotnikach. Czekają nas prace przy ośrodkach zdrowia w Rzędzianowicach, Wcześni i w budynku OSP w Podleszanach. Powoli, proszę Państwa, prowadzimy działania, aby się to wszystko udało w miarę dobrze i ładnie zakończyć. I najważniejsze, udało się zmodernizować budynek pod Urząd Gminy, który od 1 kwietnia 2014 już oficjalnie stanowi siedzibę urzędu. A zatem w Mielcu na ulicy Głowackiego 5 możemy już załatwiać wszystkie sprawy, które mamy do gminy. Przyszliśmy, proszę Państwa, tutaj uczcić pamięć naszych walecznych przodków, których mamy wspólnych, niezależnie od podziałów politycznych i partyjnych. Pewnie i oni są ciekawi, jak ta Polska pięknieje, jak pięknieją wsie, w których żyli i pracowali, jak zagospodarowujemy wolność, o którą oni walczyli. Z jakimi nadziejami patrzymy w przyszłość, jakie mamy obawy, jakimi grzechami wobec siebie, wobec Rzeczpospolitej grzeszymy na co dzień, a jakimi od święta. Czy byłoby nas stać, by z taką odwagą i determinacją walczyć, jak oni walczyli? Proszę Państwa, corocznie spotykamy się tutaj i pewnie corocznie robimy podobny rachunek polskiego sumienia. A jakbyśmy próbowali na głos udzielić odpowiedzi na te pytania, to pewnie zaraz mielibyśmy spór, swar i tak zwane nasze rodzime piekiełko. Zatem niech już one zostaną retoryczne, bo i ten rachunek polskiego sumienia niewiele nas zmieni. A Polskę każdy kocha na swój sposób. Ja przypomnę słowa Agnieszki Osieckiej, która pisała piękne teksty, napisała kiedyś tekst Nie żałuję, które śpiewały Ewa Błaszczyk i Edyta Geppert. Nie żałuję. Przeciwnie, bardzo Ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek i za nadziei cały worek. Nie żałuję. Przeciwnie, bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś moim krajem, że jesteś piekłem mym i rajem. Szanowni Państwo, przytoczyłem te słowa nie bez kozery, bo nie sztuką jest kłócić się o Polskę, sztuką jest dla niej żyć, sztuką jest ją kochać. Jest sztuką kochać Polskę za wszystko, za to, że nas otacza. Dziękuję.